No i tak, moi kochani, jak widzicie, wyszłam z domu. Jest godzina po 14, ja dalej jestem bez makijażu, całkowicie. Nie mam na sobie nic, jestem w pełni sotę. I co, idę właśnie, bo wpadłam na taki pomysł, że chcę jeszcze się trochę dopalić. Ja wiem, że wczoraj byłam na te 17 plus te 3 minutki kolagenu na twarz, ale jakoś tak nie czuję w ogóle, że byłam. Ani mnie wczoraj nie rozpaliło, to już mówiłam wcześniej, więc postanowiłam, że na te tutaj słabe jeszcze pójdę po prostu, żeby jakoś, żeby sobie wymówić może, że teraz będę czuła różnicę. No, a teraz może w świetle dziennym będzie może chociaż trochę lepiej widać pazury, nie wiem. O, takie, ten właśnie mi się podoba, ten pyłek na czarnym kolorze, a ten niekoniecznie, ale spoko. Na jeden weekend może być, nie będę na pewno teraz tego zmieniać. Także idę, nie wiem czy widać, nie ma wiatru. Pogoda jest spoko, jest po 14, więc ja mam godzinę i 15 minut, ale powinnam zdążyć z palcem w nosie. I co? Ciągle kaszlę. Dzwoniłam właśnie do mamy, chwilę pogadałyśmy, także jestem spokojna, wiem, że u nich wszystko w porządeczku, a to dla mnie bardzo, bardzo ważne. I co? I idę na solarium. Pokażę Wam właśnie, jeżeli tylko będzie taka okoliczność, to pokażę Wam, jakie tutaj są jakościowo łóżka, bo naprawdę... No, jest na co popatrzeć, jest co popodziwiać. Powiem Wam, że warunki są tragiczne, nie? Naprawdę. Jeżeli chodzi o nawiew, jeżeli chodzi o łóżka, to koło naszych polskich, to ani nie stało, ani nie leżało. Masakra, okropne są. No, ale cóż tu się spodziewać. Fajny widok mam, pokażę Wam z drugiej strony, o tam u góry. Takie, nie wiem, czy to będzie widać, takie góry, pagórki. Naprawdę fajnie to wygląda. Zwłaszcza latem. No, zimą też, bo tak fajnie te góry są takie oświeżone. Tak jak powiedziałam, robię Wam vloga, to będzie vlog z 3 dni. To będzie od piątku do niedzieli, postaram się nagrywać. W niedzielę może gorzej. Może być w niedzielę gorzej z racji tego, że no, jeżeli w sobotę wypijemy więcej niż planujemy, to możemy rano umierać w niedzielę, więc nie wiem, czy w niedzielę się odezwę. Jeżeli się nie odezwę, to się przypuszczam, pożegnam z Wami w sobotę, a jak nie zdążę się pożegnać na tyle bezczelna, czekajcie, coś mi tu denerwuje. Jeżeli będę na tyle bezczelna, że się nie pożegnam, to po prostu odezwę się tylko w niedzielę. Odezwę się w niedzielę tylko i wyłącznie z pożegnaniem. Dobra. Powiem Wam, że co? No zaraz chwila, moment i będę w połowie drogi. Wzięłam sobie tylko selfie, wzięłam kartę. Bo na solarium nie można płacić gotówką, więc muszę tak czy siak właśnie grzać aż pod Sainsbury'ego, bo tu jeszcze jest też jedno solarium, z tego co mi wiadomo, ale obawiam się, że nie wiem, czy to można płacić kartą i nie wiem nawet, jakie są łóżka. Chociaż może wejdę, zapytam, ale gotówkę i tak potrzebuję gotówkę dla fryzjerki. Fryzjerka będzie dzisiaj wieczorem, mam nadzieję, że dojedzie, że nic się tutaj nie zmieni, bo bardzo by mi na tym zależało, już naprawdę mam ten taki i odrost i ten blond już jest taki nieblondowaty i w ogóle, no, także tak. Podczas vloga oczywiście również mogę znowu serdecznie pozdrowić Piotra. Piotrze, pozdrawiam Cię bardzo gorąco, no nie za gorąco, żeby żona tam nie miała jakichś przeciwwskazań. Przeglądałam dzisiaj jeszcze komentarze niektóre, które są pod najnowszym tym filmikiem z Q&A-em. Mam nadzieję, że Bożenka będzie zadowolona. Paletkę wysyłam jutro, tak jak powiedziałam. Mam nadzieję, że będzie zaskoczona miło oczywiście i mam nadzieję, że te kolory Ci podpasują. Pozdrawiam wszystkich oczywiście serdecznie z komentarzy. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Dziękuję za życzenia oczywiście. Proszę więcej. I co? I witam oczywiście nowo przybyłe osoby na moim kanale, bo jest trochę nowych osób. Widzę, pojawiają się nowe też subskrypcje. Co prawda rosną one wolno, ale nie ilość, a jakość się liczy. Bynajmniej u mnie, dla mnie. Ok, dochodzę już za chwilę tutaj do takiego właśnie miejsca, gdzie jest, słuchajcie, pralnia. Pani się patrzy. Gdzie jest pralnia, gdzie jest... prasowalnia, co się okazało, tak, jest w moim miasteczku prasowalnia, niestety, także moje prasowanie chyba na nic się zda, zostanę przy chyba jednym kliencie. I co? I obok właśnie jest premier i obok premiera jeszcze jest właśnie salon taki kosmetyczny, chyba solarium, coś tam jeszcze i jeszcze coś tam jest, taki ciąg takich śmiesznych sklepów. No, patrzę, żeby mnie coś nie rozjechało,
Same widzicie, włączyłam kamerkę spod domu, jest 5 minut, mówię do Was 5 minut, więc tyle, idę właśnie już prawie, że można powiedzieć, że do miasteczka. No brakuje mi dosłownie z 3 może minut, gdybym się rozłączyła i skupiła się na drodze. No, także jestem już za chwilę na miejscu, wejdę i spytam się po pierwsze, czy można płacić kartą, a po drugie, czy faktycznie tam jeszcze te solarium jest, dlatego że no nie byłam, jest napisane, że jest solarium, że są łóżka, ale czy są, czy to tylko wiecie, napis na szybie, to się za chwilę okaże. Nie chcę się rozłączać, bo może mi się uda pokazać Wam chociaż przez ułamek sekundy, jak wygląda tutaj takie solarium, także ocenicie same. To nawet jak przypuszczam, że tam idąc na to solarium, to będę szła przez jakiś hol śmieszny, wyglądający jak jakieś zaplecze. Ale czuję, jaki zapach, to chyba jeszcze jakieś naleśniki były albo coś. O, to jest taki ciąg, pokażę Wam. Taki ciąg i to jest tu, Creations. Creations to jest właśnie to miejsce, dokładnie tutaj za mną. Dalej tam mamy, co mamy? Coś tam dla zwierząt, dla psów, potem właśnie jest premier. To jest taki ciąg. I tutaj jest właśnie napisane, że są łóżka. Ale ogólnie to, ale nie przemawia do mnie, wiecie co, to miejsce. Naprawdę nie przemawia. Megasan, fast tan, niby jest stojące Megasan łóżko. Nie wiem teraz, czy wchodzi, czy nie. I co? Nie wiem, czy wchodzić. Nie mam pojęcia. Ale jak tutaj nikt nie chodzi, to to łóżko będzie zimne, nierozgrzane. Tu jest jakiś w ogóle spa dla zwierząt. Nie, chyba jednak idę tam na moje takie, gdzie już byłam, widziałam. Widzicie? Ironing Shop. Tak właśnie wygląda. I tuż obok jest laundrette, czyli mamy właśnie pralnię. Pralnię. Tutaj byłam po klucze od domku, który dostałam, tu właśnie dokładnie. A tutaj mamy jakiś tam sklep, nie premier jednak, ja myślałam, że to jest premier, ale to nie jest premier. No, chłopaki się patrzą, mam nadzieję, że tam Wam pomachali Wam, także jest nice. Myślałam, że pokażą co innego, ale na szczęście mi się upiekło. Piesek! Cześć! Ruszył uszami. Nie chciał nic powiedzieć. Nie chciał zaszczekać. Dobra, ja idę i zajdę też do Yankee Candle, bo tak jak mówiłam Wam wcześniej, chcę kupić sobie wosk, ten Autumn Glow chyba. Autumn Glow, czyli taki jesienny. No, bo już mi się moje kończą, pokazywałam Wam wcześniej. Kurde, jakaś pajęczyna. No, moje się kończą, a potrzebuję coś na wieczór, także... do odpalenia. Okej, okay, ja nie będę już Wam sapać. Odezwę się do Was, jak wypłacę pieniążki i być może mi się coś uda nagrać w Yankee. Jeżeli nie, to nagram Wam po tym. Pokażę Wam, co kupiłam. Ale tak jak mówię, idę w sumie z jednym zamiarem, więc raczej tam większych zakupów nie szykuję, nie planuję. Zaszłam specjalnie, słuchajcie, do Sainsbury'ego po to, żeby Wam pokazać, w której gazecie, czyli w Glamour jednak w Glamour za 1 funta macie właśnie ten podkład, właśnie ten Lasting z Rimmela Lasting Finish 25 godzin, że niby oddycha skóra, mimo wszystko nowość i tak dalej, i tak dalej. Także w tej właśnie gazecie, czyli w Glamour. Co tu jeszcze jest? Czekajcie, coś tu jeszcze mi się chyba śmignęło. Czy mi się wydawało? Tu oczywiście Lanude, nie wiem jak się to mówi. Lanude, nie wiem, Trezor z Lancoma, jakaś chyba bodajże próbeczka, także w tym właśnie Glamour, taka okładka specjalnie chciałam Wam pokazać. Następnie jeszcze w czymś coś było, czekajcie, tutaj jest Skandal, mój zapach, który mi się bardzo podoba. Reklama Prady, tutaj też Prada w dwóch wydaniach jest w L, w tymże L. I jeszcze coś, aha, i chyba właśnie wezmę sobie Kosmopolitana, w którym macie. Po pierwsze, chyba jakaś maska, tak, maska do włosów, jakaś nowość, Garniera Ultimate Blends, masło kokosowe, mleko i makadamia. I tutaj oczywiście Skandal, ale coś jeszcze było. I jeszcze jedna rzecz, czekajcie, chcę Wam to pokazać. O, i macie z Clinique Even Better Glow. W kolorku CN52 Neutral MF. Także ja właśnie przechwycam sobie Kosmopolitana i jeszcze macie z Ritualsu, co to jest? Body Cream w Marie Claire. No, także chciałam Wam pokazać, jakie macie dodatki, a ja właśnie biorę sobie, przechwycam tego Kosmopolitana.
No, także biorę, będę chciała sprawdzić ten podkład, chociaż wydaje mi się, że będzie dla mnie za jasny. A poza tym idę po cukier i za chwilę lecę dalej na solarium. Ja właśnie poczyniłam malutki zakup, malutki, bo kupiłam aż cukier i kosmopolitana chyba, tak, chyba tak, w Sainsbury'em i teraz właśnie szybciutko lecę po wosk. I faktycznie pomyliłam, zaraz Wam pokażę. Pomyliłam, gdyż ten wosk, który ja chciałam faktycznie od początku kupić, a zmylił mnie ten, który w domu mam, ten sampler, bo on się nazywał Autumn Glow, tak, ten co ja mam w domu, a ja chcę ten chciałam. Dobrze, Autumn Night. No, ten właśnie chciałam, także po ten wosk idziemy tutaj do sklepu. Tu jeszcze jest cynamon stick, ale to już jest stary, naprawdę on jest co roku i jest bardzo cynamonowy, więc to naprawdę ktoś musi lubić. I jeszcze widzę jakąś specjalną ofertę, special offer, nie wiem czy widzicie, while stock last po 15, chyba te duże świece po 15. Także ja za chwilkę wchodzę do środka po ten wosk i lecę na solarium. I tak, my jesteśmy już na miejscu. Ja wybrałam sobie łóżko, słuchajcie, na samym końcu. Na samym końcu wybrałam sobie łóżko stojące. Zaraz Wam pokażę, właśnie wchodzę. Nie wiem, czy to dobrze ujmę. Tak to wygląda, słuchajcie, trochę jak boiler. Jak duży taki boiler, takie jest łóżko. Ale widzę, że jest nowe. Jest nowe, bo widzę, że by Hapro Luxura. Ostatnio to powiem Wam, że tutaj to łóżko to była taka tragedia. O, nowe. Coś tu się poprawiło, nie wiem co zmienili, ale są jakieś tam ponaklejane cyrkonie. Śmiesznie to zrobili, wygląda jakby było naturalnie, a to naklejki. I tak wygląda. Identyczne niż było, natomiast coś tu wymienili. Coś tu jest wymienionego, ale tak wygląda łóżko. Normalne, tutaj jest lusterko. I ona sportowo ubrana. No, to jestem ja. Także dobra, ja kładę siatkę, rozbieram się. Wiem, czego zapomniałam, nie wzięłam sobie nic do posmarowania. Brawo ja. A specjalnie brałam coś z torebki i miałam z torebki wyjąć sobie ten przyspieszacz taki troszeczkę i ten taki balsam do opalania, a zapomniałam. Także mam żetony. Tak wyglądają żetony. Tutaj jest takie miejsce na, w ogóle zobaczcie, warunki. Gdzie to w Polsce w ogóle trzymałby ktoś jakieś drabiny w ogóle gdzieś na solarium, jakieś lampy. Także tutaj wrzucacie sobie żetony. Ja wzięłam sobie, słuchajcie, na 10 minutek, tylko na 10, bo chcę tylko sobie utrwalić to, co mam. I co? I skakuję za chwilę do środka. Już nie będę Wam dalej nagrywać, także zmykam. Pa! No i witam Was ponownie. Słuchajcie, jest godzina po 19, ja poogarniałam wszystko w domku. Nie wiem, czy to będzie coś widać nawet, ale Wam pokażę. Posprzątane, światełka pozapalane, w telewizorni coś tam leci, oczywiście w tle, Daniel standardowo, no i co, i czekam na fryzjerkę, na Anię, za chwilę powinna być, nie wiem czy będę mogła nagrać ją jak robi, ale myślę, że taki po albo w trakcie jeszcze coś tam Wam pokażę. A jeżeli się oczywiście zgodzi, to postaram się Wam coś tam nagrać. Natomiast już dzisiaj nie będę dużo do Was mówić, dlatego że przyjeżdża też Leszek. Jednak dzisiaj przyjeżdża, miał nie przyjeżdżać, bo myśleliśmy, że będzie zmęczony po pracy, rano siłownia, a potem praca, a po pracy jeszcze 2 godziny tutaj do mnie, jakby nie było jazdy. Dlatego myśleliśmy, że, no, że przyjedzie jutro rano, jak się tam prześpi, wyśpi, ogarnie. No, ale napisał, że jedzie i będzie dzisiaj o 20, także jedzie, jest w trasie, także nie wiem, no może jeszcze się do Was odezwę właśnie z tym efektem po, teraz możecie zobaczyć jak ja wyglądam, mam co prawda w gumce i niech tak one sobie będą, za chwilę będę rozpuszczać Ani i pokazywać, ale przede wszystkim chodzi mi o ten blond, bo odrost, żeby zrobić to, no musiałaby mi blond pociągnąć trochę do góry raczej, natomiast ja się na tym nie znam, nie wiem co tam będzie trzeba zrobić, ale trzeba zrobić z tym porządek, to wiem. No, także ja czekam. Poogarniałam sobie wszystko, pozapalałam światełka, świeczki, palę właśnie ten wosk, ten Autumn Night, tak, ten drugi, który chciałam, to był Autumn Glow, ale go nie było, jest tylko w dużych świeczkach i są nowe 2 świeczki też właśnie w tym tutaj sklepie, ale zapomniałam nazwy. Jedna pachnie tak cupcake'owo, ale jakby jabłko z cynamonem i trochę z wanilią, a ta druga to była, zapomniałam. Jedna ciasteczkowa, druga chyba cynamonowa. Jakoś tak.
No, także ja sobie piję magnez i czekam na nich. Zaraz też wróci Oliwia, bo miała być jakoś w 7:30 w domu. Ciemno już jest za oknem, już powiem Wam, że się trochę stresuję, ale jak powiedziała, że będzie o 7:30, to będzie o 7:30. No i co? I siedzę i czekam. Także jeżeli Ania nie będzie miała nic przeciwko, to coś tam nagram i Wam coś pokażę, jak robi, a jeżeli nie będzie sobie życzyła, nie będzie chciała, to pokażę Wam po prostu się po i tyle. I się z Wami pożegnam. A jeżeli się nie pożegnam, bo coś tam, bo jakoś wieczór inaczej nam zleci, to pokażę się jutro rano. No, także póki co trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że wyjdzie ładnie, bo na Ani stronie, na jej usługach, powiem Wam, a ona przyjmuje w Newcastle, no naprawdę te zdjęcia są zachwycające. Jak tak patrzę, to wyboże, też bym tak chciała. No, tak mam. Mam nadzieję, że ta muzyka w tle nie zagłusza i wiem, że nie patrzę się, tylko tu w podgląd się patrzę, ale też patrzę się w podgląd, bo wiem, że wyglądam jak przez okno. No, jestem nieumalowaną, tylko krem i tylko delikatnie, możecie zobaczyć, bardzo delikatnie rzęsę. Zero brwi, zero podkładu, zero wszystkiego. No, wykąpałam się jeszcze, bo wiecie, że byłam na solarium, także musiałam się wykąpać. Strasznie za mgłą. Strasznie za mgłą się widzę. I ja już w końcu nie wiem, o co tu chodzi. Chyba jednak o to może światło. Nie wiem. Dobra, odzywam się do Was później z efektem. No. Dzień doberek. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami ja. Witam się Oli. Witam się Grocek. Cześć. Cześć. A to jest efekt moich wczorajszych włosów, którego nie zdążyłam Wam nagrać. Znaczy nie zdążyłam, tylko po prostu bardzo późno skończyłyśmy robić włosy. Tak to wygląda. Ja nie lubię troszeczkę takiego czesania na szczotkę i prostowania bardziej na szczotkę, bo nie lubię takich podkręconych, ale ogólnie efekt jest naprawdę wow. Jest po prostu wow, jest zadziwiający. Zobaczcie w każdym świetle, nie wiem jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję tylko, że widać. No nie wiem. No, my zaczynamy dzionek. A tu moje piękne, o, piękne moje, miłe i moje piękne kwiaty. Moje piękne kwiaty i co? Robimy śniadanko. I nie nagrywałam Wam wczoraj nic na dobranoc, dlatego że, tak jak mówię, bardzo późno skończyłyśmy, bo robiłyśmy. Ile Oli nam włosy zajęły? Z 2 godziny, nie? Trzy prawie. No. Także naprawdę Ania wykonała bardzo kawał dobrej roboty, także ja bardzo jej dziękuję, bardzo mi się efekt podoba. Jestem mega zadowolona. Miałyśmy zrobić tylko odświeżenie tego blondu, a zrobiłyśmy praktycznie całe przejście do góry tego jasnego, to toner, potem w ogóle jeszcze jakieś takie odżywianie i olejek i wszystko naraz. Także naprawdę super. Ja właśnie biorę się za śniadanko. Leszek się właśnie kąpie, dzieciaczki jedzą śniadanie. Ja zaraz robię jeszcze jedną kawę, bo co prawda Gracjan zrobił, ale kawa była tak słodka, że po prostu nie dałam rady jej wypić. Także ja robię jeszcze kawę, dosmażam jeszcze łazanki. Nic się nie stało. No, także co? Zaczynamy dzisiaj sobotni dzień. No, także ja się z Wami już przywitałam i co? I będę się odzywać do Was co chwilę. Ania pojechała, to była godzina praktycznie jakoś chyba koło 11:00, także naprawdę, naprawdę późno, więc już nic nie nagrywałam, po prostu poświęciliśmy sobie czas. No, a dzisiaj mam nadzieję, że troszeczkę więcej do Was pogadam. Musimy jechać na zakupy, muszę kupić coś do lodówki. Muszę jechać do Ann Summers, mam tam też jedną seks misję do wykonania. No, trochę rzeczy jest do zrobienia. A tak jak wiecie, wieczorem jeszcze wychodzimy, a jeszcze trzeba dzieci później porzucić do Gosi, a u Gosi jeszcze też zachodzimy sobie na piwko, także no trochę się będzie działo, więc ile będę mogła, tyle Wam pokażę, nagram. Ale włosy są super, dajcie znać jak Wam się podoba. To jeśli widzicie tutaj plamkę, to nawet Ania mówiła, że ta plamka, ona taka po prostu była zrobiona od poprzedniości, ale przy tym, że pociągnęła mi tym blondem, to jakoś tak się powinno to wyrównywać. Ale myślę, że naprawdę ładnie. Okej, to ja się biorę za śniadanie i życzę Wam miłej soboty, miłego weekendu i odzywamy się do Was niebawem. Hejo, hejo, dzień doberek, witam się z Wami niestety już w poniedziałek. Mamy poniedziałek, chyba 23, nawet nie wiem, nie chcę patrzeć teraz w kalendarz. My niedawno wstaliśmy, tak, niedawno, całkiem niedawno. Piję właśnie kawcie, nic Wam nie nagrałam w sobotę, wiem. Nie nagrałam Wam nic w sobotę, w niedzielę praktycznie też. Dlaczego? Już szybciutko mówię. Jeżeli chodzi o sobotę, mieliśmy, słuchajcie, wyjść, ale pojechaliśmy do Gosi i do Krzyśka zostawić dzieci i no niestety zasiedzieliśmy się tam nieco dłużej niż mieliśmy. 4 godziny chyba tam siedzieliśmy. A powiedziałaś, że pół godziny? No, mieliśmy tak tylko pojechać, ewentualnie, wiecie, chwilę pogadać i jechać do stoku. No ale zasiedzieliśmy się, dlatego nic nie nagrywałam tam, bo no wiadomo, jak się gdzieś siedzi w gościach, no to się nie siedzi z telefonem w ręce. Więc dlatego nie nagrałam. Nigdzie nie wyszliśmy, tylko prosto od Gosi i Krzyśka
przyjechaliśmy sobie do domu, także czas spędzaliśmy w domu, dlatego też nie nagrywałam. A jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, no to wczoraj co w ogóle wczoraj robiliśmy? Co my wczoraj robiliśmy? W domu przesiedzieliśmy, czy co? Czy gdzieś byliśmy? W domu. Nie wiem. W domu chyba przesiedzieliśmy, także wczoraj też taki domowy dzień i też nic nie nagrywałam. W domu na pewno? Nie byliśmy nigdzie w stoku? Po coś? O drugiej, nie, o trzeciej gdzieś przyjechałaś po nas. Pojechaliśmy do domu. A, tak, bo my odbieraliśmy wczoraj dzieci. No tak, siedzieliśmy w domu i koło chyba 12 czy tam 13 czy jakoś 14, nawet nie pamiętam, wyjeżdżaliśmy z domu po dzieciaki. Tak, Faszek rano pojechał przed pracą, żeby na 9 być już u siebie. Dlatego mówię, nagram wam po prostu pożegnanie. Za chwilę będę składać tego vloga. Nie wiem w ogóle, co tam z niego wyniknie. Ja jeszcze dostałam okres i mnie naprawdę boli brzuch. Dzisiaj będę miała taki trochę niefajny dzień. No ale nic na to nie poradzę. Wyższa. Także cóż, mam nadzieję, że ten vlog mimo wszystko wam się spodoba. I co jeszcze? A, i jeszcze w weekend, dlaczego chcę to tylko poruszyć? Dlatego, że mógł ktoś zauważyć takie trochę prymitywne komentarze pod moim ostatnim chyba bodajże filmikiem, gdzie jedna z dziewczyn domagała się swoich pieniędzy, rzekomo oczywiście. To dlatego chcę bardzo na ten temat nadmienić, żeby nie było niejasności, bo zaraz ktoś się zacznie zastanawiać, gdzie są te komentarze. Tak, komentarze są usunięte, osoba jest przeze mnie zablokowana. Nie chcę mieć nic wspólnego z tą dziewczyną oraz jej rodziną, a sytuacja wyglądała następująco, że zamówiła ode mnie ciuchy z wyprzedaży, poprosiła mnie, ubłagała wręcz, czy nie miałabym jeszcze jakichkolwiek kosmetyków, bo ona jest taka biedna i nic nie ma. Jeżeli już ktoś ma być tutaj szczery, to bądźmy szczerzy. Jak to ja powiedziałam, że oczywiście, że dorzucę ci paletkę, coś tam jeszcze, zapytałam nawet, co by chciała. Dorzuciłam jej te rzeczy, czekałam chyba jeden dzień bodajże, chyba jeden dzień albo półtorej dnia na oczywiście pieniążki, ponieważ ona nie mogła, nie miała jak, tylko dopiero jak mąż wróci. Wpłaciła mi pieniążki, wpłaciła mi za przesyłkę, wszystko było ok. Natomiast mój błąd był taki, polegał na tym, słuchajcie, że wysłała mnie na ten adres, ponieważ ja z nią wcześniej właśnie, jak ustalałyśmy z tymi przesyłkami, ona mi podała w wiadomościach na Messengerze swój nowy adres. Natomiast w momencie, kiedy tam parę dni później ja już brałam te wszystkie przesyłki do wysłania, a miałam 3, przepraszam, to po prostu, no nie, ja nie pomyślałam, ja zawaliłam tym, że nie napisałam tego adresu, który ona wysłała mi w Messengerze. Miałam jej poprzedni adres w notesie i ja z notesu wszystkie adresy spisywałam. Dlatego moją winą było to, że napisała, że wysłałam nie pod właściwy adres. Natomiast po chyba 3 dniach, czy jakoś tak, bo paczka powinna do niej przesyłka dojść na terenie UK, bodajże dzień 2, i ona nie dochodziła, to ona zaczęła pisać, że się martwi, że to, więc powiedziałam, dobrze, to poczekajmy, ponieważ ja zawaliłam, jeżeli się okaże, że ta paczka czy wróci, czy zaginie, obojętnie, do soboty poczekajmy, ja wówczas zwrócę ci pieniądze. I tak było ustalone. Potem czekaliśmy właśnie do soboty, ale że w weekend ja miałam jakieś plany, to nie moja wina, że ona siedziała cały dzień na telefonie, ja mimo wszystko miałam jakieś swoje plany i nie będę siedziała na jakichś sprzętach tylko dlatego, bo ktoś ma jakieś widzimisię, tym bardziej, że powiedziałam, że oddam jej co do grosza i że nawet będę stratna o rzeczy, bo jeżeli one do mnie nie wrócą, to stracę i rzeczy i stracę pieniądze. Także zrobiła jedno wielkie halo, słuchajcie, o to, że oddaj mi pieniądze. Mało tego, zaczęła, słuchajcie, wypisywać do takich osób, których ja nawet osobiście, że tak powiem, nie znam. Zaczęła wypisywać po prostu do totalnie obcych mi osób o to, żeby mi przekazali, że ja jej jestem winna pieniądze. Także powiem wam, że wyszłam z siebie, stanęłam obok i zapukałam do drzwi. Naprawdę, są ludzie i parapety i nie chcę komentować już tej sytuacji, bo ja z tą dziewczyną miałam już do czynienia kiedyś, też jej zaufałam, też poszłam jej na rękę i ona dobrze o tym wie i się pod tym mogłaby podpisać, a na dowód tego ja mam na pewno gdzieś wiadomości. I w tym momencie po prostu zachowała się bezczelnie, chamsko i prostacko. Także chcę to sprostować, bo tak jak mówię, dlaczego? Dlatego, że później są jakieś insynuacje, że ktoś przeczytał na przykład w międzyczasie jakieś komentarze, że Aga, komu ty pieniędzy nie oddałaś, o co chodzi? Kto mnie zna, ten wie, czy ja komukolwiek wiszę jakiekolwiek pieniądze i czy z czymkolwiek nie dotrzymuję słowa, także na ten temat już nie chcę się więcej wypowiadać, ta osoba jest u mnie zablokowana i jeżeli tylko będzie się nawet, nie wiem, jak się pokaże pod ksywą jakąkolwiek inną, a będę wiedziała, że to jest ona, to będę ją blokowała. Ja nie chcę mieć z tą dziewczyną nic wspólnego, zaczęła nasyłać na mnie swojego syna jakiegoś tam, słuchajcie, żeby do mnie wypisywał, że proszę oddać mojej mamie pieniądze, jakąś kuzynkę.
generalnie zrobiła po prostu szopkę bardziej i mocniej niż bożonarodzeniową, naprawdę. Także chciałam to sprostować, że te komentarze usunęłam, ją zablokowałam i chodziło o to, że tak strasznie się chyba, ja nie wiem, bała, że ja jej nie oddam pieniędzy. Nie mam pojęcia, o co chodziło, bo ja powiedziałam, że weekend mam zajęty, spędzam jakoś czas i po prostu po weekendzie to wszystko poogarniam. No, także pieniądze wróciły do niej już wczoraj. Tak ta sytuacja właśnie wyglądała i dlatego chciałam tylko to sprostować, że no niestety czasami nie warto naprawdę być dobrym i ufać każdemu. No, także... To by było na tyle. I co? Ja myślę, że no już więcej w sumie się nic nie działo takiego. No tak jak powiedziałam, weekend spędziliśmy praktycznie w domu. Wczoraj sobie też siedzieliśmy w domu, był taki bardzo lazy dzień. No, dzisiaj troszeczkę już poogarniam i papiery, i YouTube'a, i zgram tego vloga, zobaczę, czy on w ogóle ma ręce i nogi. Mam nadzieję, że tak, że chociaż cokolwiek, żebym mogła Wam dodać. Może, ale to może, zobaczymy jak się będę później czuła, ale wiem, że dzieciaki chciały nagrać ten Baby Food Challenge, więc może to później nagramy, więc też będę to obrabiać. Ale to zobaczymy, nie obiecuję. Teraz biorę się za kawę. Z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że miło spędziliście weekend. No, możecie mi śmiało w komentarzach napisać, jak spędzaliście weekend, co robiliście i tak dalej. Będzie mi bardzo miło. Także cóż, ja bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi. Przepraszam, że no niestety, ale nie dogrywałam Wam nic w międzyczasie, ale to tak jak powiedziałam, bo nie miałam co. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie. No i do usłyszenia. Jeżeli macie ochotę, to proszę zostawiajcie łapkę do góry i oczywiście możecie subskrybować mój kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, wówczas będziecie ze mną na bieżąco. Trzymajcie się, buziaki. Bajo!